ludziom tak dobrze jak tu. Tylko w Warszawie i bogacz i dziad, to co za pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten gród, jak sok, czekolada i miód. A gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Warszawie, gdzie pieśnią ci tulu i budzą ze snu. Tylko w Warszawie. Witam Państwa serdecznie w Iluzjonie. Stare fotografie, czarno-białe i te niepikselowej jakości, znowu są w modzie. Kto może przypomina sobie, gdzie też one się walają? Czy aby nie wylądowały już na śmietniku, czy nie pochłonął je żywy ogień? Wystawy owych starych fotografii, profesjonalnych, ale też i amatorskich, pojawiają się jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Czy nasz Iluzjon może pozostać wobec takiego zainteresowania bierny? Tak to my pokazujemy Państwu przedwojenne polskie filmy, w których aż roi się od ujęć ukazujących autentyczne miejsca, w których rozgrywa się akcja lub które te miejsca jedynie charakteryzują. A akcja naszych przedwojennych filmów toczyła się, wbrew pozorom, w najróżniejszych miejscach. Krótko i ogólnie mówiąc, od Bałtyku po Tatry. Od stolicy, poprzez duże i małe miasta, po dalekie wioski. Szczególne miejsce zajmuje pod tym względem oczywiście stolica, Warszawa, bo tu też większość filmów realizowano. I w Warszawie tę opowieść dziś poświęcamy. Zanim się do jakiegoś ważnego, ciekawego i urozmaiconego miasta pojedzie, warto zapoznać się z krótką prezentacją jego najbardziej charakterystycznych miejsc i obiektów. Oto krótka podróż po dawnej, czyli tej z lat 20. i 30. XX wieku, Warszawie. No i co? Nie podoba się panu u nas? Nie powiedziałbym, ale u nas w Warszawie wielki świat. Telefon, telegraf, telewizja, telepatia, tele... i tyle innych rzeczy. Do stolicy trzeba jednak było najpierw się dostać. Można było piechotą, na rowerze, wozem konnym lub też samochodem, ale to nie był środek lokomocji wtedy zbyt popularny. Najczęściej przyjeżdżało się, korzystając z pociągów Polskich Kolei Państwowych. Działały one nadzwyczaj sprawnie, choć do najtańszych nie należały. Nie bardzo mamy grzecznego siada. I kopci jak komin.
a to właściwie przedział dla niepalących. Wam, widzę, nie podoba się, że ja kurzę, a? A mnie się nie podoba polska gazeta. Po co? A? Ech, wy, Polaki, za bardzo was rozpuścili w tym prywislanskim kraju. U mnie tego nie będzie. Włażę do kupę wysoko postawionej osoby, jeszcze fasony pokazują. Konduktor! Konduktor! Zabez te bawy! Wyszli wam! Sieć kolei państwowych stale rozbudowywano. Przykładem budowa Dworca Wschodniego w Warszawie. Najbardziej ekskluzywnym i najdroższym środkiem lokomocji były aeroplany, które startowały i lądowały na lotnisku Okęcie. Każdego przyjezdnego, który pierwszy raz znalazł się w stolicy, porażało przede wszystkim tempo życia Warszawy, jego rozmach, gwałtowność, no i co tu ukrywać, także jego bliźnia. Każde duże miasto, więc również Warszawa, ma swoje miejsca szczególne, którymi się chlubi. Po dziś dzień jest tym miejscem Starówka. Różne i zmienne miała i ma ona oblicza. I dobrze jestem, bez dwóch zdań, potem mieszę ci sedno. I dobrze jestem, bez dwóch zdań. O tym, jak warszawiacy pracowali, dowiedzieć się możemy dosłownie i bezpośrednio z dawnych filmów niewiele. Dam pani kawałek szpondru, kawałek łatki, dostanie pani rurkę szpikową, no, i w porządku. Nie, zważ kilo. Ale co trzeba? Naprawdę to już 15 minut. A dlaczego druga ma nikogo przy kasie? Ważniejsze były, no podobnie jak i dzisiaj, wydarzenia nadzwyczajne. Na przykład wielka defilada w Alejach Ujazdowskich przed naczelnym wodzem, samym marszałkiem Edwardem Śmigłym Rydzem. Ale i pierwsze defiladowe przejście legionów przez stolicę, czy uroczystości po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. Defilady i uroczystości odbywały się też w czasach rosyjskiego zaboru, ale inne miały one oczywiście charakter. Koledzy, na ulicę! Na ulicę! Na ulicę! Na ulicę! Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Piękne łazienki były i są dla warszawiaków miejscem szczególnym, romantycznym, kojarzącym się też wyraźnie z przeszłością. Przyznam, że i dla mnie są najpiękniejszym i najbardziej urokliwym miejscem Warszawy. Thank you.
Две и плюхем сребрный фар. Распевал и села зелень, нимфы, рубаш. Ale łazienki nie były i nie są jedynym takim miejscem. Inne to na przykład ogród Saski czy Wilanów. Z dawnych naszych filmów więcej dowiemy się o rozrywkach niż o pracy mieszkańców Warszawy. Tak zwane warstwy wyższe, choć niekoniecznie tylko one, uczęszczały namiętnie i co tydzień w czasie sezonu na wyścigi konne. Gdzie? Oczywiście, tak jak i dzisiaj, na Służewcu. Stasio! Bierz go! Potem go! Proszę nie podpowiadać po nikomu! Panie trochę! Potem go! Stasio! 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 Bierz go! Bierz go! Potem! Potem go! Potem go! Miejscem spotkań zabarwionych artystycznie i snobistycznie była legendarna kawiarnia Ziemiańska oraz w pewnym sensie uczęszczanie na kolejne premiery w warszawskich teatrach, przede wszystkim wielkim czy polskim. Właściwie nie rozumiem, dlaczego mówiłeś mi, że jesteś tutaj z reżyserem i kierownikiem produkcji. Chciałam cię tutaj po prostu ściągnąć, bo widziałam, że inaczej nie przyjdziesz. Tak. W ogóle ostatnio jesteś taki zajęty. Sportem wytwornym i niedostępnym na ogół dla plebejuszy był tenis. Panno Janko! Panno Janneczko, niech pani uważa! Halo! Dla ludu Warszawy i nie tylko dostępne były natomiast ogrody zoologiczne, wesołe miasteczka, karuzele, brzegi Wisły, królowej rzek polskich, statki wycieczkowe, po niej płynące. Ty nie masz pojęcia, jaki ty jesteś sławny chłop na świecie. Ty wiesz, w Lwowie twoje fotografie są na wszystkich tramwajach. A koło pana prezydenta przed ratuszem tu stoją taki dwa jak ty jeden. Jojo. A prekursorem dzisiejszych wycieczek rodzinnych do supermarketów były wizyty na popularnym warszawskim Kercelaku. Obważanki świeże, gorące, chrupiące. Teres kopopliczny za 1,20 kopiek. Lutuje miednicę sposobem domowym przy pomocy tego amerykańskiego wynalazku. Romeo po szturowej drabce wtalentał się na balkon panny Julcy. Cudo XX wieku. Żyła gadająca maszyna, czyli fonograf. Jeszcze dwie rurki wolne, słowo politechniki. Taką to odbyliśmy wędrówkę po dawnej Warszawie. Jeśli się państwu spodobała, możemy odbyć również taką wędrówkę po całej Polsce. Jak już wspomniałem, od Bałtyku po Tatry. A ja zapraszam teraz państwa do obejrzenia jednego z najlepszych przedwojennych filmów polskich, Dziewczęta z Nowolipek z 1937 roku. Reżyser Józef Lejtes, a grają same sławy, między innymi Elżbieta Barszczewska, Jadwiga Andrzejewska, Tamara Wiszniewska, Anna Jaraczówna, Mieczysława Ćwiklińska, Kazimierz Junosza Stępowski czy Stanisława Wysocka. Piękny mamy dzisiaj dzień na majówkę. Tak. Jak sam tytuł zapowiada, akcja toczy się wyłącznie w Warszawie, a główne bohaterki żyją i mieszkają w jednej ze znanych dzielnic stolicy. Ale film ten nie ma charakteru i znaczenia wyłącznie lokalnego. Losy tych bohaterek bliskie były również wielu dziewczętom z dala od stolicy.